Ładnie trafiony po raz kolejny Castillo przez Lipinieca. No i teraz jeszcze minuta pozostała Kazachowi, żeby wykończyć zadanie już w tej rundzie. Ugięły się nogi, w ten sam sposób upolował swojego przeciwnika, 27-letni Sergiej Lipiniec. No i teraz rusza już dużo odważniej, żeby ten pojedynek skończyć w siódmym starciu. Prawy prosty, po raz kolejny, lewy sierpowy, poprawka. Za chwilę ta walka może zostać przerwana, jeśli Castillo nie zacznie odpowiadać. Bill Clancy przerywa pojedynek i wygrywa przez techniczny knockout w siódmej rundzie Sergiej Lipiniec. No, za test dojrzałości bokserskiej pięściarz z Kazachstanu zmagał się po raz pierwszy z tak poważnym rozcięciem, które ograniczało mu widoczność w lewym oku. Nie był to najłatwiejszy rywal. Pięściarz, który nigdy wcześniej nie przegrał przed czasem, a mimo to Sergiej Lipiniec wygrywa przez techniczny knockout. No, był ewidentnie już zagubiony po tej szóstej rundzie Walter Castillo, kiedy po raz pierwszy zatańczył na nogach po ciosie w prawej ręki. No i teraz Bali McGeff pokazuje, tak jak ci mówiłem, ciosy proste. No i faktycznie ten prawy prosty był tutaj kluczem do zwycięstwa. Rozczarowany mocno Walter Castillo.